Ursa, matka Zuko i zdaje się oddana żona władcy ognia, która ostatecznie go znienawidziła. Jakim człowiekiem trzeba być, aby zradzić do siebie tak spokojną kobietę jak Ursa? O tym już zaraz. Dziękuję wam za wsparcie, jesteście wspaniali! Partnerem odcinka jest Lajokat. Sprawdźcie ich sprzęt na Allegro przez mój link w opisie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Tydzień temu zaczęliśmy omawiać, co się stało z matką Zuko. To też rozpoczęliśmy serię mającą na celu przedstawienie tej historii, która jest widoczna w komiksie The Search. Dlatego zaraz dowiecie się, jak Ursa nabierała coraz to większej nieufności, a zarazem nienawiści do swojego męża Ozaja. Zapaszcie więc herbatkę Godom Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że Ursa pochodziła z normalnej rodziny mieszkającej w małej wiosce, gdzie niemal każdy siebie znał. To też jak przystało na normalną dziewczynę, miała również przyjaciela z dzieciństwa Ikema. I ta przyjaźń przerodziła się w miłość, a ta miłość niestety wkrótce miała okazać się zakazaną. Bowiem co mała szara myszka mogła uczynić, jak poprosił ją o rękę władca całego narodu? Została niemal zmuszona do wyjścia za kogoś, kogo nawet zbyt dobrze nie poznała. Przytłoczona i przestraszona przed opuszczeniem wioski wstawiła się ostatni raz za Ikemem, który chciał ją odbić przy użyciu sztucznych mieczy. I to było wszystko, co mogła zrobić. Od teraz bowiem Ursa nie była już osobą, a własnością Ozaja, jak i rodziny królewskiej Ognia, co sam Ozaj oznajmił swojej żonie podczas ceremonii i zaślubin. To była pierwsza cegiełka budowania nienawiści. Oderwanie od rodziny, znajomych i przyjaciół, odarcie osoby z uczuć bliskiemu sercu. Jednak Ursa nie zapomniała o Ikemie. Jej uczucie do niego nie gasło. Nawet gdyby niemożliwym było ponowne jego spotkanie, to gdy Zuko miał już kilka lat, podejmowała próby wysłania listu do swojej dawnej miłości. Szkoda tylko, że zaufała ludziom w pałacu, którzy okazali się dwulicowymi Rzymiami, raportującymi wszystko jej mężowi. Ten, gdy dowiedział się o całej sprawie, nie stał biernie i zaczął podejrzewać Ursę o jawną zdradę. Nie mógł znieść tej potwarzy. Zaczął też mieć podejrzenia, że książę Zuko może tak naprawdę nie być jego synem. Wynajął więc jednego z łuczników Yuyan, aby ten wytropił i wyeliminował Ikema za wszelką cenę. Łucznicy Yuyan w końcu byli znani ze swojej skuteczności oraz umiejętności. Całe szczęście jednak Ikem znalazł się całkiem poza ich zasięgiem, ale o tym już za chwilę. W trakcie Ozaj zaczął coraz bardziej w głębi nienawidzić swojego własnego syna Zuko i otwarcie dawał o tym znać. To z jasnych względów nie podobało się Ursie, która kochała swojego synka. To było kolejną, drugą cegiełką nienawiści Ursy do Ozaja. Wkrótce też przyszły władca ognia posunął się do kolejnej rzeczy, bezczelnego kłamstwa mającego na celu wypalenia całkowitej nadziei, jaka pozostała w Ursie. Dlaczego? Otóż łucznik Yuan wrócił z wiadomością o nieudanej misji wyeliminowania Ikema, gdyż ten był już pod opieką matki twarzy. O niej z kolei powiemy sobie w części trzeciej omawiania historii Ursy. Co zrobił więc Ozaj? Skonfrontował się bezpośrednio z żoną i wyłożył wszystkie karty, oskarżając ją o zdradę i informując, że Ikem już nie będzie dla niej problemem. To właśnie kłamstwo stało się ostateczną cegiełką umacniającą Ursę w przekonaniu, że nienawidzi Ozaja całym swoim sercem. Wkrótce jednak miało dojść do bardzo wielu wydarzeń, o których mówiłem w poprzedniej części, gdyż Ozaj dopuścił się obrazy panującego wtedy Azulona, czym miał zapłacić poświęceniem własnego syna. Ursa nie mogła dopuścić do tego, więc zaproponowała mu wytworzenie trucizny, a następnie udanie się na wygnanie. Przed tym jednak ostatni raz starła się z Ozajem. Zażądała zabrania dzieci ze sobą. Na co jednak ten nie zezwolił, nazywając je swoimi zakładnikami, pieczętując na sobie oznakę ostatecznego skurczybyka. I tak oto znacie już całą historię budowania nienawiści Ursy do Ozaja. No i to by było na tyle.
W następnej części dowiecie się, kim była Matka Twarzy i jaką rolę odegrała w całej historii Ursy. To też głosujcie w tym tygodniu na temat Matka Twarzy, duch nadziei na nowy początek Ursy. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału, coraz więcej osób decyduje się na ten krok. Wiedzcie, że niezmiernie mi to pomaga. Pokonajcie też Czerwina do ognia klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa poprzez kliknięcie dzwoneczek obok niego. Zapraszam też na mojego Discorda i sprawdźcie link Lajokat w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Azula już jako dziecko miała złowieszczy charakter oraz żywiła się nieszczęściem innych. Widać to choćby w tym ujęciu w komiksie, gdy Ursa udaje się na ostateczną konfrontację z Ozajem.